19 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej nr 4 w Ełku zostało przyjętych do społeczności szkolnej. Ślubowanie pierwszaków to już szkolna tradycja. Pasowania na ucznia tradycyjnie dokonała pani dyrektor. Ta uroczystość to ważne wydarzenie w życiu pierwszaków, mówi Wanda Wojnowska, dyrektor czwórki. Jest to uroczystość niezmiernie ważna i wyrastająca głęboko z tradycji szkoły. Tylko przyjęcie i pożegnanie ma tak uroczysty, tak ważny dla nas charakter. Zależy nam bardzo na tym, żeby trwale wpisało się w pamięć, we wspomnienia dzieci, żeby był to moment, do którego chętnie będą i z takim dużym rozczuleniem kiedyś wracać. Po pierwszym miesiącu nauki pierwszaki są zachwycone szkołą. Jest fajnie, ale się trochę wstydzę. Mi się bardzo wszystko podoba, bo najbardziej i lubię w siedmiu taki plastykę, najbardziej lubię. Fajne zajęcia w książkach. Lekcje fajne. Moi nauczyciele są super. Najbardziej w szkole podoba mi się WF. Mam bardzo dużo kolegów. Jak na przykład gdzieś pojedziemy, mogą ludzie mówić po angielsku albo po polsku, więc warto uczyć się angielskiego. Jeszcze uczymy się religii. Uczymy się polskiego. Najbardziej jednak ślubowanie swoich pociech przeżywali rodzice. Troszeczkę tęsknił za przedszkolem, jak to się mówi, ale już jest wszystko dobrze, już zaczyna chodzić do szkoły. Jest wszystko okej, tak powiem. Jestem zadowolony, że moje dziecko dzisiaj właśnie podchodzi, będzie ślubować jako uczeń pierwszej klasy. Przeżywał to tak umiarkowanie. Ani mocno się nie denerwował. Miał świadomość tego, że dzisiaj będzie taka podniosła impreza, ale mocno się nie denerwował. Pierwsze dni były takie, bardzo był ciekawy tego, natomiast z każdym kolejnym miał coraz mniejszą ochotę. Obowiązki i nowe miejsce, zupełnie czegoś innego się spodziewał. Był nastawiony na to, że straszna wiedza na niego spadnie. Na pewno przeżywały tą chwilę i tak denerwowały się i każdy na swój sposób jakoś to przeżywał. Przygotowywałyśmy wczoraj mundurek, spódniczka, strój galowy i oczywiście dzisiaj rano też córka sobie zażyczyła fryzurę, żeby spiąć włoski, także planowałyśmy to.